oddaliście pokłon Matce Bożej w formie takiej prostracji, czyli leżąc krzyżem przed jej figurą, ale nim później wjedziecie i żeby stanąć w jej obliczu i spojrzeć w jej oczy, a przez oczy dotrzeć do serca, to bardzo serdecznie Was pozdrawiam na tych drogach pielgrzymich, dziękując za odwagę wyruszenia w drogę i za to świadectwo tego wysiłku i zmęczenia, które wkładacie w ten bieg tutaj na Jasną Górę, ale z pewnością on będzie ofiarowany w określonych intencjach, które we własnym sercu nosicie. I dlatego z serca Was błogosławię. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Nasza idea i pomysł już to nie jest z tego roku czy z tamtego roku, on jest, można powiedzieć, 3 lata temu się zrodził, jak była koronacja 300-lecia koronacji Pani Jasnogórskiej, to pobiegliśmy pierwszy raz do Maria Nostra, ze względu na to, że stamtąd przyszli nasi Paulini, tak można powiedzieć, na Jasną Górę i znalazł się później i obraz Pani Jasnogórskiej. A w tym roku bardzo mi chodziło po głowie, żeby zrobić coś takiego bardziej dalszego, więc przyszedł klasztor pauliński Hartiga Furdo, ale powód jeszcze był taki, że nie 20 km obok był z wizytą Ojciec Święty na pielgrzymce i chcieliśmy kontynuować jakby jego pielgrzymkę z tego sanktuarium Matki Boskiej na Jasną Górę. Nie? Jak organizowałem pielgrzymkę biegową do Fatimy w 2001 roku, arcybiskup Nowak powiedział wtedy takie piękne słowa, które zrozumiałem dopiero po jakichś 2-3 latach, że będziemy u jednej matki pod wieloma obliczami. A teraz niedawno słyszałem, że będziemy u jednej matki o jednym sercu pod wieloma obliczami, więc to też było takie jedne z drugim się nakładało i tak mobilizuje mnie do tego, żeby jednak to kontynuować dalej. Nie zdradzę dzisiaj, co mam w planie na przyszły rok, chociaż już coś mi tam świta, ale to zostawię na później. Bardzo się cieszę i dziękuję tutaj reporterom zarówno Jasnej Góry, jak i naszej telewizji Niedziela za to, że są z Wami i dokumentują to świadectwo. Bardzo dzisiaj ważne. Bardzo ważne dla tych, którzy Was widzą po drodze Waszego tutaj biegu i dlatego już jesteście u celu, czyli do domu Matki jest jeszcze dosłownie te kilka kroków i już będziecie przy jej sercu. Znaczy to są wszystko ludzie ze Śląska, nie tylko z mojej miejscowości, skąd pochodzę, znaczy z Knurowa. Z Knurowa jest 5 osób, ale pozostałe są osoby z Piekar, z Rudy Śląskiej, z Dąbrowy Górniczej. Biegaczy było 10, a rowerzystów 2. Bierzemy zawsze rowerzystów, bo w takiej samej Rumunii byli bardzo potrzebni jako eskorta, bo tam są psy bezpańskie, biegają, więc byli jakby można powiedzieć ochroną, eskortą i ich prowadzili, w szczególności i dziewczyny. Więc rowerzyści zrobili, każdy z nich zrobił po 450 km na rowerze stamtąd, z tej Rumunii. Każdy z uczestników biegowych przebiegał minimum 25 km, były osoby, które biegały po 30 dziennie. A odbywa się to na takiej zasadzie, że po prostu zawodnik zostaje jeden wypuszczany, samochód przesuwa się 5 km, wypuszcza drugiego uczestnika tej pielgrzymki po to, żeby nie biegać w nocy. Bo w tym momencie jakby 2 osoby biegły, ale dobiegają do tego samego samochodu, więc po sznurku zostało to całe przebiegnięte. To jest najważniejsza idea, że po sznurku zostało to przebiegnięte. Pierwszy raz w zasadzie biegłem w takiej sztafecie. Zaprosił mnie tata, ponieważ znał się z panem Marianem. Było bardzo przyjemnie, dużo nabiegaliśmy. Przygody nas też spotykały różne. Psy nas goniły, musieliśmy uciekać przed ludźmi czasami, ratowaliśmy różne osoby. Było bardzo ciekawie. Bardzo przyjemnie było, ponieważ biegaliśmy zwykle od klasztoru Paulinów do Paulinów, czyli zawsze przyjmowani byliśmy właśnie przez tych braci. Oni bardzo dobrze znali język polski, byli dla nas bardzo mili i wiedzieli, dokąd biegniemy, no bo stąd jakby pochodzą i było bardzo przyjemnie.